A więc ja powiem trochę o tym, o co Artur się modlił i o tym, o czym mówiła Agata tydzień temu. Jakiś czas temu pomodliłam się o to, że chcę zacząć mieć słowo wiedzy i zaczęłam je mieć, bo się na nie otworzyłam, ale pozwoliłam na to, aby lęk mnie ograniczył i po prostu miałam bardzo precyzyjne słowo wiedzy, a jej nie uwalniałam. I przyszedł do mojego życia obciążenie i potem potępienie. I z czasem pojawiła się ściana, której ja myślałam, że już nie przejdę. Czułam się potępiona i cofałam się też już całkowicie w innych rzeczach. Przestałam je nawet widzieć, swoich pragnień. Tak naprawdę zatrzymałam się na tym, że głoszę Ewangelię na ulicy. I właśnie za tym stała stagnacja, niedowierstwo, właśnie w tych rzeczach, o które marzyłam. Doszło do tego, że nawet przestałam ludziom głosić face to face. I Agata w Wałbrzychu powiedziała, że jeżeli jesteśmy w ukryciu, wstydzimy się czegoś. I ja doszłam do wniosku, że właśnie wstydzę się tego, że nie uwalniam tych słów i czuję się potępiona. W rozmowie z moją przyjaciółką właśnie doszłyśmy do tych rzeczy, bo jakby ja nie uwolniłam tego na głos do drugiego człowieka, tylko ciągle cała historia toczyła się w mojej głowie, więc problem urósł bardzo wysoko. Ale kiedy powiedziałam na głos o tym, przez chwilę ten problem jeszcze był, ale później stał się już coraz mniejszy. Po wyprostowaniu fundamentów stwierdziłam, że tak naprawdę to już w ogóle nie jest problem, a diabeł jest przegrany. Napisałam proklamację. Wyznawałam, że nie cofam się i robię to, co jest w moim duchu. Agata w niedzielę powtórzyła kazanie o bohaterstwie, więc zadecydowałam, że będę świeciła jawnie. I zaczęła się historia, zaczęły się dziać rzeczy. W niedzielę Agata głosiła o bohaterstwie, w niedzielę mieliśmy wieczorem ewangelizację pod kościołem katolickim. W moim sercu jest takie coś, żeby uwielbiać Boga na ewangelizacji. Bo wiem, że uwielbienie Boga otwiera rzeczywistość i ją zmienia. Więc wzięłam mikrofon i zaczęłam śpiewać Jezus zmartwychwstał. W tamtym roku nagrałam filmik o tym, jak spotkałam Jezusa, swoje świadectwo nawrócenia i nie chciałam na tym skończyć. Jakby chciałam pokazać ludziom, że życie chrześcijańskie to jest coś więcej niż nowonarodzenie. Musiał minąć rok, abym nagrała kolejny filmik, w którym pokazałam, co działo się po tym, jak narodziłam się na nowo. Jakiś czas temu jechałam z moim sąsiadem windą i chciałam mu powiedzieć Ewangelię. Ale byłam w tak wielkim potępieniu, że nie zrobiłam tego. W poniedziałek wychodzę do sklepu, widzę mój sąsiad na ławce. Z daleka już mi macha. Ja mówię, teraz albo nigdy, muszę to zrobić. Podeszłam do niego, zaczęliśmy rozmawiać. Powiedziałam mu pełną Ewangelię i swoje świadectwo nawrócenia. I skutkiem tych rzeczy jest to, że odblokowały się we mnie rzeczy, o których marzyłam rok temu na przykład. A przez ten czas tego potępienia ich nie widziałam. Wiem, że wyszłam na wolność. I wiem, że teraz będę robić większe rzeczy. I to, o co Artur się modlił. Nie wystarczy o to, że on teraz na was położył ręce, ale musicie odważnie działać. Odwaga.